Jakby od tego komentarza zaczynając, witam się z wami bardzo serdecznie w ostatnim już w tym tygodniu odcinku 6.30. Dziękuję wam bardzo serdecznie za bardzo ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka dotyczącego dziewczyn, które już niestety mają na tyle taką ciekawą sławę, że raczej niczym dobrym się to nie skończy. Ponad 25 tysięcy wyświetleń po 24, nawet nie 24 godzinach, ale nawet krócej, powiem wam, po jakichś 18 godzinach od opublikowania odcinka, to jest całkiem zajebisty wynik. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to i słuchajcie, mam komentarz dotyczący tych właśnie, znaczy komentarzy było bardzo wiele i jakby też dlaczego jesteśmy w takim otoczeniu 6.30, to też za chwilę do tego przejdziemy, ale najpierw omówię te komentarze dotyczące poprzedniego odcinka, więc lecimy. Pozwólcie, że się wypowiem. Zachowanie tych dwóch dziewczyn świadczy o ich wychowaniu. Takie dziewczyny myślą, że wzbiją się w górę podczas gdy niszczą sobie moralność. To jest Polska? Polska, która szuka źródła, na którym się wybija, aby być sławnym? To młodzież jest odpowiedzialna za nasze dalsze życie. Nasi pradziadkowie walczyli podczas II wojny światowej, aby nam się jak najlepiej żyło. Oni są przykładem do naśladowania, a one? Śmiem na jednym wdechu odpowiedzieć nie. Sytuacja będzie wyglądać tak. Cały internet przez pewien czas będzie o nich mówił, ale co potem? Wstyd i wytykanie palcami do końca życia. Świetnie rozegrane, chyba że im o to chodziło. Słuchajcie, drugi komentarz będzie świadczył o tym, dlaczego podejrzewam te dziewczyny tak się zachowały, jak się zachowały, dlatego przejdziemy do niego od razu. Sensei 416. Mam znajomych, którzy bardzo dobrze ich znały, teraz się od nich odłączyli, co chyba jest jasne. Pytałeś, dlaczego rodzice nie reagują, a co jak ci powiem, że matka jednej z nich jest taka sama i jest naprawdę bogata. Pieniądze. Dokładnie tak. Jeżeli macie pieniądze, to odbija wam do głowy. Przynajmniej niestety w większości przypadków tak jest. No i szczególnie jeżeli jest się rozpieszczonym bachorem, a podejrzewam, że Marta, ponieważ ta dziewczyna, która się chwaliła, że się ruchała z tą grupą, która miała koncert w Polsce, tak ma na imię, myślę, że takim właśnie dzieckiem jest i nic dobrego z tego nie wyniknie. Słuchajcie, przejdźmy do dzisiejszej 6.30, a mianowicie słuchajcie, dlaczego jestem w takim otoczeniu. No więc mam do was pytanie. Czy ogląda wam się w takim kadrze całkiem okej tą 6.30? Ja mam odpalony kominek, zobaczcie, on się pali. On się cały czas pali, więc w sumie kominek w 6.30 jak był, tak jest. Wygodniej mi się tak, po pierwsze nagrywa, mam lepsze oświetlenie, mam lepszy dźwięk, więc to jest kolejna sprawa. I jeżeli chcecie i nie przeszkadza wam to, w jakim jestem usytuowaniu, to napiszcie komentarz, proszę, dajcie znać, a jeżeli nie, to wrócę tam po prostu na miejsce, żeby kominek był większy i żebym też wyglądał nieco inaczej, no ale to wszystko zależy już od was, czy będziecie chcieli, czy nie. Dzisiejszy odcinek 6.30, taki na szybko, który prosiliście mnie, to temat technikum, żebym porozmawiał troszkę o technikum. Ja wiem, że te tematy już poruszałem, jakby niektóre osoby mogły widzieć w Prorozmawiajmy, jak już o tym mówiłem. Być może niektórzy widzowie, którzy są nowi, a witam was bardzo serdecznie, jeżeli jeszcze na przykład nie subskrybujesz kanału, słuchaj, oglądasz ten film i na dole masz pasek subskrybuj na czerwono, to kliknij go proszę. Kliknij go, tobie nic to nie robi, a dla mnie to jest naprawdę wielka, moi drodzy, wdzięczność dla was za to, że kliknęliście, bo jakby to mnie cały czas napawa dumą, że ta liczba subskrybentów rośnie. Jeżeli chodzi o nowych widzów, to słuchajcie, poruszałem kiedyś tematy technikum, liceum, gdzie warto iść po gimnazjum i tak dalej, ale jakby ten temat trzeba czasem odświeżyć, a 6.30 to jest nowa seria, więc pasuje to tutaj idealnie. Jeżeli chodzi o to, gdzie ja poszedłem, to było to technikum. Technikum informatyczne, w obecnej chwili technikum trwa 4 lata, liceum 3 lata. I słuchajcie, ja będę mówił tutaj z mojego punktu widzenia. Od razu wam powiem, że najlepiej jest się, moi drodzy, jakby nabierać sobie dystans, wybierać drogę życiową samemu, a nie kierować się znajomymi, rodzicami czy kimkolwiek innym, bo to od was zależy, jak pokierujecie swoim życiem i dokąd pójdziecie. I pamiętajcie, żeby robić to, co kochacie. Jeżeli na przykład, nie wiem, interesują was komputery, idźcie na tą informatykę. Być może jeszcze macie czas, żeby rozwinąć wasze umiejętności, być może zmienić zainteresowania i nie do końca te komputery
muszą być z wami do końca życia, ale no kto wie, może tak będzie. Może sprawdzicie się w roli weterynarza i niekoniecznie będąc na usługach hotelarskich musicie siedzieć w, moi drodzy, też jakimś zupełnie innym fachu, bo trzeba robić to, co kocha się w życiu. Dlatego wybierając szkołę, i mówię tutaj o technikum, bo w większości technika jakby uczą profili, no to tutaj, moi drodzy, sugerujcie się sobą, chociaż większość osób, naprawdę powiedziałbym, że chyba 95% osób nie wie tak naprawdę, co chce robić w życiu, wychodząc z gimnazjum. I podejrzewam, że wy również tak macie. Napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście ta teza się potwierdza, czy nie, ale jakby radzę wam wybrać sobie profil, który będzie delikatny, on nauczy was czegoś, ale tak naprawdę studia już będą was ostatecznie kształtowały i to od studiów będzie zależało tak naprawdę troszkę, jak będzie już ostatecznie wyglądało wasze życie. Co nie znaczy, że rzeczywiście tak będzie, bo sami doskonale wiemy, że w Polsce warunki są takie, że idąc na studia takie, jakie chcemy, niekoniecznie pracujemy w zawodzie takim, jakim studiowaliśmy. Także, jak ja postrzegam technikum? Słuchajcie, aż mi się odbiło, przepraszam bardzo serdecznie. Nie no, sorry, dobra, to było jakby nieprofesjonalne, ale to jest live, tak? To jest live, ja jestem naturalny, więc takie rzeczy się zdarzają, wy też bekacie, nie zarzucajcie mi niczego złego. Dobra, bo jakby rozmawiamy sobie tutaj o technikum. Jak ja postrzegam? Ja postrzegam bardzo fajnie te czasy, były mile wspominane czasy, z fajnymi kumplami, słuchajcie, z nie za ciężką nauką, bo właśnie często pytacie się mnie, jak to jest z tą nauką? I to wszystko zależy od technikum, od tego, czy technikum jest na wysokim poziomie, czy nie. I zależy to wszystko od nauczycieli. Jeżeli będziecie mieli mocno wymagających nauczycieli, a zdarzają się tacy, to wiadomo, że będzie ciężko. Ale akurat u mnie nie było tak źle. Wiadomo, w liceum jest o wiele ciężej, więc tutaj idąc do liceum jakby wybieracie sobie drogę o wiele cięższą i ja sam wiem, że jest tam naprawdę hardkorowo. Miałem siostrę, która chodziła do liceum, mam dziewczynę, która chodzi do liceum i wierzcie mi, że nakład nauki, który się tam znajduje, to jest totalna masakra. I ja podziwiam osoby, które naprawdę wybierają tę szkołę, bo to trzeba mieć dużo ambicji, żeby to wszystko pozdawać. Dlatego jeżeli nie jesteście jakimiś super kujonami, a nie czujecie się na siłach, że dacie radę w liceum, to proszę was, idźcie do technikum. Ja nie chcę wybierać za was, ale idźcie do technikum. Najlepiej, jeżeli macie pytania odnośnie technikum, zadajcie je w komentarzu i ja postaram się na nie odpowiedzieć. Czy jest trudno, czy nie, to już wszystko będzie zależało od was. Na to, na co będę potrafił, poodpowiadam. Tymczasem zapraszam was na moje social media, takie jak Instagram, Facebook czy Snapchat. Wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakieś konkretniejsze pytania jeszcze, czy oferty biznesowe, cokolwiek, nie wiem, piszcie na maila biznes.zizej@gmail.com. Tymczasem ja się z wami żegnam, widzimy się w poniedziałek zapewne. Trzymajcie się, po cześć, pa pa.